Niemcy osiągnęły cel klimatyczny na 2020 rok. Ze sporą pomocą pandemii i Niemcy, cel w zakresie ochrony klimatu na rok 2020 osiągnięty ze sporą pomocą pandemii. Niemcy zrealizowały swój cel w zakresie ochrony klimatu na 2020 rok. 40,8% mniej emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z 1990 rok. Nawet nieznacznie przekracza założenia przyjęte w ustawie o ochronie klimatu. Nie byłoby to jednak możliwe bez blokad związanych z pandemią koronawirusa. O wpływie pandemii na klimat świadczą dane dotyczące emisji, które przedstawiła Federalna Agencja Środowiska UBA, informuje telewizja ART. Wynika z nich, że Niemcy wyemitowały w ubiegłym roku prawie 739 milionów ton gazów cieplarnianych, a więc około 70 milionów ton mniej niż w 2019 roku. Spadek o 8,7%. W porównaniu do 1990 roku emisje spadły o 40,8%. Celem był ogólny spadek o 40%. Według informacji UBA jest to największy roczny spadek od roku zjednoczenia Niemiec w roku 1990. Właściwe tory Federalna Agencja Środowiska zakłada, że 1/3 redukcji wynika z konsekwencji pandemii. Widzimy, że instrumenty polityki klimatycznej zaczynają przynosić efekty, szczególnie w ekspansji energii odnawialnej i ceny CO2. Ale bez blokad związanych z koronawirusem, bez ograniczenia produkcji i mobilności Niemcy nie osiągnęłyby swojego celu klimatycznego na 2020 rok, powiedział szef UBA Dirk Messner. Zmniejszenie emisji nastąpiło we wszystkich zbadanych sektorach gospodarki, w tym w transporcie. Jedynie sektor budowlany był obszarem, który nie osiągnął celu sektorowego w 2020 roku. Jeśli Rada Ekspertów to potwierdzi, minister odpowiedzialny za budownictwo Horst Seehofer CSU musi zgodnie z prawem przedłożyć program awaryjny przed wyborami federalnymi, aby wrócić na właściwe tory. Ustawa o ochronie klimatu. Ruch drogowy odnotował emisję na poziomie 146 milionów ton, co oznacza redukcję o 19 milionów ton. Przemysł zmniejszył emisję gazów cieplarnianych o 9 milionów ton do około 178 milionów. Rolnictwo spełniło również cel sektorowy i zmniejszyło emisję o dobre 1,5 miliona ton gazów cieplarnianych do 66 milionów. Z redukcją o około 3,8% w porównaniu z rokiem poprzednim przemysłowi odpadów ledwo udało się to osiągnąć. W 2020 roku osiągnął poziom 9 milionów ton, tyle, ile pozwala ustawa o ochronie klimatu. Niemiecka minister środowiska Svenja Schulze podkreśliła fakt, że Niemcy mimo wszystko osiągnęły teraz swój cel klimatyczny na rok 2020, nie jest dla mnie powodem do odpoczynku. Zwróciła uwagę, że Unia Europejska zwiększy swoje cele klimatyczne i że będzie to miało konsekwencje również dla Niemiec. Dlatego rząd federalny powinien już w tej dekadzie podwoić planowane tempo ekspansji energetyki wiatrowej i słonecznej.